Drogi synu, droga córko, będę jasny. Zostaliście wybrani przez Boga w sposób wyjątkowy. To nie jest tylko puste powiedzenie. To jest czysta prawda. Jednakże, chciałbym cię ostrzec. Przeciwnik będzie próbował odwrócić twoją uwagę. On jest zdenerwowany, widząc, że jesteś bliski otrzymania objawienia. Będzie próbował przeszkodzić w naszym duchowym połączeniu, używając wszelkich taktyk ze swojego mrocznego repertuaru. Dlatego trzymaj się mocno, pokaż swoją determinację i skoncentruj się na tej boskiej rozmowie. Pamiętaj to, co jest zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, przed Panem. Ty i twoja rodzina będziecie się cieszyć z wszystkiego, co zrobiliście, ponieważ On was pobłogosławił. Jeśli wierzysz w to, wyraź swoją wiarę, komentując wierzę i dołącz do nas na naszym kanale, gdzie codziennie dzielimy się inspirującymi przesłaniami. Dziś chciałbym rzucić światło na osoby posiadające szczególną energię. Nie chodzi tu o wygląd, ubiór czy pozycję społeczną. To coś więcej niż to, co można dotknąć. Ta energia, ta wibracja pochodzi z ich dusz. Są to wybrani przez Ducha Świętego. Wyobraź sobie ducha osoby jako piosenkę. Gdy wielu ludzi śpiewa swoje melodie, ci wybrani wydobywają harmonię tak głęboką, że wydaje się niemal boska. Mogą to być ludzie praktycznie wszędzie, od prostego robotnika do dyrektora generalnego, od żebraka do mieszkańca luksusowej posiadłości. Bycie wybranym oznacza posiadanie boskiego znaku w swojej istocie. Ta istota świeci, bez względu na to, czy jesteś skromnym naczyniem, czy też bardziej wyszukanym. Jest w nich coś, co przyciąga, ale trudno to zdefiniować. Niektórzy są przyciągani przez tę energię, podczas gdy inni, z braku zrozumienia, starają się jej oprzeć. Ale ty, jako wybrany, jesteś latarnią światła, odbijając wizję i miłość Chrystusa. Każda dusza ma swoje zadanie. Wybrani mają szczególne powołanie. W świecie skupionym na pozorach, wybrani świecą autentycznym światłem. Jak słonecznik zwracający się ku słońcu, ty szukasz prawdy. Bycie wybranym nie oznacza doskonałości, ale noszenie łaski Bożej. Z tą łaską idzie wielka odpowiedzialność. Masz dar inspiracji. W świecie powierzchowności jesteś autentyczny. Jesteś bezcenny dla Boga. On widzi cię jako swoją najcenniejszą klejnot. Jesteś wyjątkowy, a ta wyjątkowość to dar od Boga. Nawet gdy inni tego nie rozumieją, pamiętaj, że jesteś wyjątkowy. Bycie wybranym nie gwarantuje życia bez wyzwań. Przypomnij sobie historię Jobę, który pomimo swoich przeciwności zachował wiarę. Trudności są testami naszej wiary, ale wybrani mają siłę, by je przezwyciężyć. W tym momencie pozwól mi poprowadzić cię w modlitwie. Powtórz ze mną, na głos lub w sercu. Panu dziękujemy i prosimy o mądrość, by widzieć poza pozorami i rozpoznawać boskość w każdej chwili. Niech nas inspirują ci wybrani i w ich determinacji znajdziemy siłę do naszych podróży. W chwilach niepewności niech przypomną nam o tych, których ty dotknąłeś i niech to zbliży nas jeszcze bardziej do twojej obecności. W imię Chrystusa Jezusa, twojego ukochanego Syna, modlimy się. Amen. A teraz modlitwa, którą nam nauczono. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Synu, córko, w miarę jak podążamy razem, zapraszam Cię do włączenia się w tę chrześcijańską wspólnotę. Twój głos, Twoje pomysły i Twoje doświadczenia są cenne tutaj. Dziel się nimi, interaguj i umacniaj się w wierze i miłości. Niech błogosławieństwa Ojca Cię otaczają, niech Jego miłość Cię prowadzi, a Jego światło niech zawsze świeci na Twojej drodze. Pamiętaj, Bóg Cię wybrał i już jesteś zwycięzcą. I pomimo prób wroga, jesteśmy tutaj, w wspólnocie. Napisz, niech będzie chwalony Bóg w komentarzach i celebrować swoje zwycięstwo w Jego imieniu. Zanim się rozstanę, mam dla Ciebie coś specjalnego. Będę wdzięczny, jeśli zostaniesz ze mną jeszcze chwilę. Czekam na Ciebie. Mam nadzieję, że każde słowo dotknęło Twojego serca i że znalazłeś inspirację i pociechę w naszych wiadomościach miłości i nadziei. Pamiętaj zawsze, że nie jesteś sam w tej podróży i że istnieje wyższa siła, która Cię opiekuje na każdym kroku. Niech te słowa echem rozbrzmiewają w Twojej duszy, przynosząc spokój i pocieszenie w chwilach trudności. Teraz nadszedł czas, aby nieść te płomień wiary i miłości na świat, szerząc go tym, którzy go najbardziej potrzebują. Podziel się tymi wiadomościami ze swoimi bliskimi, przynieś światło tym, którzy są w ciemności i stań się agentem pozytywnej zmiany. Bądź z Bogiem i do następnego momentu wiary, pokoju i pocieszenia. Amen.